Tak właśnie się cieszę na kolejny odcinek Co Nowego. Zapraszam na otwieranie paczek. Dużej liczby paczek. Niezły ten wstęp, co? Mam nadzieję, że trochę Was zaskoczyłem i już za chwilę zrozumiecie, dlaczego wrzucam to Co Nowego w czwartek, czyli w taki dzień, gdzie ogólnie zazwyczaj wrzucam coś starszego. No bo tutaj, w tej paczce są takie rarytasy, które pozwolą nam uczcić 75 tysięcy subskrypcji. Dzięki wielkie, bo właściwie te zestawy, które zaraz tutaj nam się pokażą, z tego pudła wyjrzą, no to są zakupione dzięki Wam, że oglądacie moje filmy, oglądacie reklamy i tak dalej, i to się jakoś kręci. Ja się muszę przyjrzeć, jak to otworzyć, bo jest to strasznie mocno zapakowane. Ja tutaj sobie oczywiście obkleiłem te wszystkie dane adresowe i tak dalej. Czy z tej perspektywy coś widzicie? Chyba tak. No to polećmy tutaj, odtąd. Paczucha do mnie przywędrowała z Grecji, słuchajcie. No i mam nadzieję, że ten sprzedawca jest uczciwy, bo go znalazłem na Bricklinku i w środku są dwa zestawy. Jeden taki, który bardzo, bardzo chciałem mieć i on mi się przyda pewnie w niejednym mocu, a drugi taki, który chciałem mieć trochę mniej, ale też jest to coś ciekawego. W każdym razie wydaje mi się, że widzowie, którzy lubią stare zestawy, będą zadowoleni. I tak, mamy to. Dobra, jak uchylę to skrzydełko, już wszystko będziecie wiedzieć. Gotowi? Tadam! Słuchajcie, LEGO Kingdoms oraz LEGO Hobbit. Tutaj mamy Samotną Górę. Tak jest, już nie wytrzymałem. Musiałem Wam to od razu wyśpiewać i zerknijcie tylko na ten zestaw. Tutaj jest Smaug, tutaj jest Skarbiec, tutaj są Krasnoludy i może trochę przesunę tamto pudło, żebyście dobrze to widzieli już w tym momencie. O, jest okej. Słuchajcie, masa złotych elementów, no i to smoczysko. Ajajaj, przecież to się tak przyda do różnorodnych, naprawdę różnorodnych moców. I tutaj mamy Krasnoludy oraz jednego Hobbita, bardzo ważnego, bo to Bilbo Baggins. I jeszcze przerzućmy sobie to pudło na drugą stronę, żeby zobaczyć, co tam się jeszcze w szczególe znajduje. To oczywiście będzie na recenzji, postaram się jeszcze w tym roku, no ale tutaj możemy sobie zrobić taką zajaweczkę. Słuchajcie, obydwa te zestawy, no, kosztowały mnie dużo, bardzo dużo, bo razem z przesyłką chyba zapłaciłem coś koło 450 euro. A teraz już na chwilkę muszę Was zostawić. Wyrzucam gdzieś tam na tył. O, to pudło. I już jestem. Siema. Weźmiemy sobie tego Smauga. Gdzieś tutaj położymy bokiem, żeby przyjrzeć się drugiemu zestawowi. Tadam! Turniej rycerski. O, teraz widzicie to bardzo dobrze. No i co, z 2012 roku on pochodzi, ponad 1500 klocków, król, królowa, tutaj konie, takie piękne przybrania, zbroje na konie, no i generalnie rzecz biorąc wygląda to nieźle. Tutaj będziemy mieli jakiegoś chłopka, no ciężko to nawet pokazać na tym ujęciu kamery, ale Wy chyba widzicie, że dzieje się tutaj bardzo, bardzo fajnie. Tu była nawet taka propozycja, żeby połączyć dwa te zestawy i to wtedy można by ładnie to wszystko zamknąć, no ale nie, my takich akcji nie będziemy robić, my po prostu w któryś archiwalny czwartek sobie to zrecenzujemy. I teraz pytanie do Was. Który zestaw bardziej Wam się podoba? Ten tutaj? Turniej rycerski? Czy może zestawik z roku 2014, który jest to prawda nieco mniejszy, no ale ma Smauga? Z tego co kojarzę, około 860 elementów, no i rok 2014, tutaj jest ten najcenniejszy klejnot. No,
piękne takie filary w kolorze sand green i już się nie mogę doczekać, kiedy będę miał trochę więcej czasu i zbudujemy to sobie i pewnie będzie to przekonkretny film. Słuchajcie, słuchajcie, z tej paczuchy to na pewno ucieszą się wszyscy fani LEGO Star Wars. Ja właśnie wziąłem sobie taki gwiezdny nożyk, żeby to ładnie sobie tutaj naciąć, otworzyć i jeszcze ta taśma na górze. Słuchajcie, co prawda tutaj znajduje się tylko i wyłącznie jeden zestaw, ale za to słuchajcie, w trzech sztukach i pewnie niektórzy z Was już kombinują, już czują, co to może być i wszystko już praktycznie jest widoczne. Bardzo fajnie, że dostałem tutaj kolejny katalog, a jest to zestaw czołg opancerzony AAT. Cena katalogowa to 190 zł bez grosza, słuchajcie, no nawet na Alto widziałem, że jest około 3 dychy taniej, ale mimo wszystko no to nadal jest dosyć wygórowana kwota jak na ten zestaw, ale słuchajcie, taka maszyna w trzech sztukach, tutaj będziemy mieli jeszcze kilka takich na nowo przemalowanych droidów, wydaje mi się, że tutaj jest jakiś potencjał albo pod elementy, albo nawet pod jakąś makietę nawiązującą do LEGO Star Wars. Co Wy o tym sądzicie? Mam nadzieję, że czekacie na takie różne rzeczy, bo wiadomo, że kanał się rozwija i różne ciekawostki, różne takie ekspozycje i moce będę coraz częściej Wam dostarczał, więc tutaj ostatni rzut oka, jak się prezentują wszystkie trzy te zestawiki i czekajcie, bo podejrzewam, tak mi coś tutaj ptaszki podpowiadają, że recenzja tego czołgu może być już całkiem niedługo. A ta paczuszka przyjechała do mnie całkiem niedawno. Są tutaj dwa zestawy. Jeden jest bardzo ważny, a drugi strasznie nieważny. Zgadnijcie, który pojawi się na kanale. Oczywiście ten ważniejszy i już Wam to pokazuję. Już Wam też mówię, który uważam za ważny, a który tak niekoniecznie. No i dostaliśmy się już do wnętrza i może rozpocznijmy od tego mniej ważnego. To jest mianowicie taki... no pakiet minifigurek z LEGO City, akcesoria to się w ten sposób nazywa i tutaj mamy złodziejów, mamy tą panią policjantkę, w zasadzie to tutaj mamy dwójkę złodziejów, dwójkę policjantów, ok, bo przez chwilę spojrzałem i myślałem, że tutaj jest więcej tych takich rzezimieszków, a jednak nie. Ja jednak zakupiłem ten zestawik właśnie przez wzgląd na ten ciekawie wyglądający bankomat i to tutaj to chyba jest nadruk. Nie będzie recenzji tego oto tutaj, więc no pożegnajmy się z tym zestawem. W każdym razie, jeżeli byście szukali takiego bankomatu, to to byłoby coś ciekawego. Oczywiście łatwo to sobie zbudować, ale ja jednak jestem leniwym LEGO-tuberem. No i tutaj mamy też Duke'a Detaina. Ok, 42 klocki, cena katalogowa to 59,99. To jest nieważne. Tutaj ja zamówiłem sobie tą paczuszkę, żeby zdobyć ten zestaw. A jest to Halloweenowa przejażdżka i tego możecie się spodziewać pewnie jakoś w październiku. Zrobimy sobie w czwartek taką recenzję. Jest tu niewielki traktor, sporo siana, jakiś szkielecik, no i tutaj te stroje. Ten pan jest tak na wpół przebrany za mumię, to jest genialne i może za dużo nie będę już tutaj mówił, dlatego że potem będziecie myśleć, że już to zrecenzowałem. No ale zerknijcie, to wygląda fajnie i wreszcie są takie sezonowe, okazjonalne zestawy, które nie przypominają brickheadsów i ja to bardzo, bardzo lubię. Raz jeszcze tutaj sobie zerknijmy naprzód i trzeba lecieć dalej. Dobra, miśki, ale pora na coś archiwalnego i tutaj mam dosyć duże pudło, aczkolwiek tych zestawów nie ma tutaj zbyt dużo i zbyt dużych. Ale to wszystko za chwilę. Jeżeli chcecie poznać z jakiego to sklepu, no to odsyłam Was zawsze do opisu tego filmu. Tutaj, o ile pamiętam, sklep nazywa się z Archiwum Bricks. No i lecimy, zobaczmy, jak zwykle fajnie to jest zapakowane. Mój pazur nie jest tutaj już potrzebny. Wystarczyło zaledwie jedną taśmę sobie tutaj naciąć. Mamy kilka takich słodkich dodatków. Mamy też ich wizytówkę. O, zerknijcie sami, to jest bardzo miłe. Odrzucam to gdzieś na bok, no bo tutaj na co nowego oczywiście najważniejsze są zestawiki. I już Wam to pokazuję. Tutaj mamy takiego polibaga. Bardzo sympatycznego, bodaj z Japonii. I wiecie dobrze, że ja jestem wielkim fanem Coca-Coli. I tutaj znalazłem takiego ludzika, takiego minifiga, który ma przepiękny torsik. Zerknijcie sami, to jest bodaj ta seria LEGO Sport.
pięknie to się prezentuje. Na dodatek mamy tutaj coś na kształt takiej ozdobnej siateczki. No i także tutaj można sobie popatrzeć, co jeszcze można było zdobyć, prawdopodobnie w takich niewielkich polibagach. Ja to ostrożnie odkładam na bok. Z tego co kojarzę, to chyba w środku właśnie był ten polibag, no ale mogliśmy trafić jeszcze jakieś elementy bramki, jakieś inne na przykład. To jest chyba jakieś miejsce z chłodnymi napojami, tak mi się wydaje. Dobra, bardzo fajna rzecz, bardzo mała, bardzo przyjemna, no ale są tutaj jeszcze większe smakołyki. Zobaczcie, ja regularnie sobie lubię coś na kanale z LEGO Castle pokazać. No i mamy tutaj po prostu czarodzieja. On ma bardzo fajny kubraczek, może nie będę tego zbyt szczegółowo omawiał, bo potem jak pokażę w archiwalnym czwartku, to będziecie myśleli, że ten film już był. Więc lecę po prostu dalej. Jeżeli chodzi o zestawy, które już zrecenzowałem, no to ci żołnierze na patrolu jak najbardziej są już na moim kanale, ale chciałem mieć jeszcze jeden taki secik, bo coś będę właśnie z nimi szykował i oni naprawdę fajnie się będą prezentować na makiecie, jeżeli będzie ich bardzo, bardzo dużo. Także mamy trzy rzeczy, no ale ta najważniejsza, aż musiałem przełknąć ślinę, ta najważniejsza znajduje się tutaj. Jesteście gotowi? Tej serii jeszcze nie było na moim kanale, a ona jest na swój sposób wyjątkowa. Zerknijcie tylko. Indiana Jones, słuchajcie. I ten secik nazywa się bodaj... pojedynek w dżungli, coś takiego. Mamy tutaj mrówki, mamy tutaj materiałowy namiot i to mnie najbardziej interesuje. Oczywiście kilka ciekawych minifigurek również się znajdzie, więc tego się też spodziewajcie. Nie wiem czy niedługo, ale na pewno jakoś tak może we wrześniu najpóźniej. No, piękny, piękny zestawik i tak to się prezentuje. Rzucam wam teraz wszystko na jeden kadr. No nieźle, słuchajcie, trochę tych archiwalnych ciekawostek, smakołyków jest. Lećmy dalej. No dobra, krótka przerwa od klocków, bo wy przecież wiecie, że ja mam różne, liczne zajawki, także tutaj jest pewna paczuszka muzyczna, a właściwie w środku znajduje się zarówno pewna płytka, nawet dwie płytki oraz bluza, na którą już czekam od bardzo, bardzo dawna. I co jest? Jeszcze na dodatek karton stawia mi opór, ale już to mamy. Dobra. Oj, to jest taki artysta, który nie wie, że ja istnieję, ale ja bardzo dobrze kojarzę jego twórczość. I co my tutaj mamy? Preorder. Dobra, jest jeszcze ta przypinka, nie pamiętam jak to się nazywa. O, całkiem ciekawy motyw. Co tutaj mamy? Jakiś niewielki plakat? No nie, ja nie lubię jak to jest wszystko tak pogięte i potem zostają te białe ślady. Już to po niektórzy interesujący się polską sceną wiedzą, kto to taki jest. Moi drodzy, Kartki oraz jego wydawnictwo Outside of Society. No piękna sprawa, piękne wydanie i takie płytki to ja uwielbiam. Raczej pewnie to jest dla trochę starszego odbiorcy, a tutaj mamy jeszcze Ballady i Romanse EP. No to ja już wiem, czego za chwilę będę słuchał. Pewnie wy to widzicie z pewnym takim poślizgiem czasowym, bo w zasadzie ten preorder przyszedł do mnie od razu, jak tam wysyłali to wszystko, więc bardzo fajnie. Tutaj jeszcze widzę, mamy to, co było kiedyś bardzo popularne, a teraz już jakby trochę mniej, ale niech będzie. Wrzućmy to sobie na rękę. O, wejdzie? Wejdzie, chociaż łapy spocone. No i tutaj mamy bluzę. Outside of Society. O kurcze, lubię. Lubię ten motyw. Taka, można by powiedzieć, bluza czysta, z tym tylko jednym niewielkim napisem. I to właściwie tyle. Nie wiem, czy podzielacie moją zajawkę. To jest bluza typu kangur, czyli tutaj możemy sobie coś włożyć, możemy sobie ogrzać łapy, jak jest chłodno. A z tyłu też jest jakiś niewielki motyw, takie K od Kartki. No słuchajcie, Kartkiego to ja już słuchałem od tej jego bodaj pierwszej płytki, czyli Odkryj pasję, która tętni w bruku. Bytomski styl, słuchajcie. Lecimy już do klocków. I co? Jak to się prezentuje? Jest ok? Chyba tak. Ostatnia już dzisiaj paczuszka i wracamy do mojego wiernego towarzysza Karambita. To jest jednak nóż poręczny
jak najbardziej nadaje się do rozrywania paczek. W środku znajdziemy, o ile mnie pamięć nie myli, dwa zestawy oraz dwa polibagi. No ale coś tutaj jest nie tak. Chociaż karambit już sobie nie z takimi przeszkodami dawał radę. W każdym razie, tak jak mówiłem, dwa zestawy oraz dwa polibagi. Czy będą recenzje? No, jest szansa, że taki jeden secik z Harry'ego Pottera, który tutaj zostanie za chwilę wyciągnięty, on będzie zrecenzowany, ale te pozostałe trzy rzeczy chyba nie. No może jakiś polibag, to dajcie mi oczywiście znać w komentarzach. Tutaj już chyba widać, o jakim polibagu mowa. Co prawda ta płaszczka, już ją widzieliśmy w takiej dużej recenzji tego statku Badacze Oceanu, ale słuchajcie, co dwie płaszczki, to nie jedna. No ten karton nie był jakoś dobrze sklejony, dlatego ja się tutaj szarpię. Okej, zróbmy może w ten sposób, żeby nie przedłużać niepotrzebnie tego filmu. Wyciągam jakiś kartonik, no i bardzo, bardzo przyzwoity polibag, bo tutaj oprócz płaszczki mamy jeszcze trochę takiej interesującej roślinności. O, nawet nam tutaj wykukuje w tym okienku na tyle. Fajnie, płaszczka, dobra rzecz, świetny zwierzak, tak wam powiem. No, taka czarna płaszczka już chyba kiedyś wcześniej występowała, ale ta nowa w kropeczki jest dużo, dużo lepsza. Kolejny polibag, którego no, chciałem tak, żeby sobie uzupełnić, to jest, o ile mnie pamięć nie myli, kucharz Enzo i jego szalone, nawiedzone hot dogi. Fajne, zgrabne, to też widziałem kilka recenzji na LegoTubie, więc jeżeli chcecie, no to możecie sobie wpisać ten numer i na pewno jakiś polski albo zagraniczny twórca wam wyskoczy. No i właśnie, o tym zestawie z Harry'ego Pottera mówiłem. Pokój życzeń. No i tutaj mamy kolejne dwa patronusy. Był taki przepiękny, teraz nie pamiętam, czy to był jeleń, Daniel czy Renifer. W każdym razie coś rogatego, a tutaj mamy mniejsze zwierzaczki. Łasica i jakiś zając, tak mi się wydaje. Tutaj niektóre rzeczy są naprawdę fajne. Ta tablica, tutaj takie elementy, zarówno trochę jakichś ścian, jakiegoś takiego piaskowego terenu miejskiego, terenu takiego hogwartowego, ale no jak widzę takie torsy, takie główki, to też na pewno znajdę jakieś zastosowanie w przyszłości. O, no tak naprawdę tył tego pudełka szału nie robi, ale jednak są jakieś przesuwane elementy. Możemy sobie kilka tych tablic tutaj zrzucić na głowę minifigurce, więc to może być ciekawe. No i te patronusy przede wszystkim. No i chciałem sobie uzupełnić tą bitwę z bitwę z Molten Manem. Musicie mi wybaczyć, jest tutaj gorąco, to język się plącze, ale co mi tutaj najbardziej imponowało? Liczba tych elementów transparentnych, takich właśnie pod piekiełko. No nie mogłem sobie tego odmówić, ale czy będzie recenzja? No już chyba raczej nie. Co tutaj jest ciekawego? Ten Spider-Man taki czarny. To jest interesujące, ja w ogóle oglądałem tą animację Spider-Verse, tak to się chyba nazywało. Bardzo, bardzo dobra rzecz, jeżeli nie widzieliście, to jak najbardziej wam polecam. Tutaj ten potwór, czy on jest fajnie zbudowany? No dla mnie pod elementy głównie, tak mi się wydaje. Przyjrzę się tutaj tej masce, jak to się prezentuje. No nie wiem, piszcie też, jeżeli chcecie taką recenzję, na przykład jako dodatkowy materiał w czwartek. Może coś takiego da radę ogarnąć, kto wie. W każdym razie ja tutaj jeszcze raz wam pokazuję te niektóre rzeczy z dzisiejszego odcinka i będzie znowu dużo, dużo ciekawostek do recenzji. Część rzeczy starszych, część rzeczy nowszych i lubię taką dużą różnorodność. Mam wrażenie, że wy też. Oczywiście, kolejny raz zachęcam, sekcja komentarzy należy do was. Ja udaję się na odpoczynek, a może później po południu coś sobie pobuduję. Hej, hej, hej!